W zeszłym roku podjęliśmy decyzję o budowie domu. Na etapie projektowania zdecydowałem się na materiał itong z tego względu, że wydawał mi się najbardziej odpowiednim materiałem. Z jednej strony szybkość budowania, z drugiej strony ciepło. Ten materiał już nie potrzebuje dodatkowego ocieplania, przez co zmniejsza to nakłady pieniężne i jednocześnie przyspiesza pracę. Przy konsultacji z panem Leszkiem Łukawskim wybraliśmy podwykonawcę, pana Arkadiusza Brzezowskiego, i z perspektywy czasu widzę, że to był dobry wybór. Znajdujemy się na osiedlu południowym w miejscowości Dyminy. Miejscowość ta znajduje się koło Kielc. Projekt jest na tym osiedlu nietypowy, lecz indywidualny. Inwestor tak sobie zażyczył. Ławy fundamentowe 30 cm na 60, później ściana fundamentowa zrobiona z bloczka betonowego grubości 38 cm. Ściany zewnętrzne w tym budynku mamy 48 cm, gdzie uwy wynosi około 0,19. Ściana na garażu, żeby też było w miarę ciepło, mamy ścianę grubości 36,5 cm, a współczynnik u 0,23. Na to będzie położony strop systemowy itonga. Na garażu grubość 24 cm, na domku 20 cm. Dookoła będzie garaż docieplony elementem docieplenia wieńca grubości 11,5 cm, a natomiast dom będzie docieplony multiporem 12 cm. Dodatkowo każde nadproża wykorzystywaliśmy, gdzie są duże rozpiętości kształtki U o wymiarach 40-36 cm. Gdzie są mniejsze otwory, mamy nadproża typu YN grubości 20 cm, wysokości 25. Dla ułatwienia pracy przy ściankach działowych i dlatego, żeby też było, te ścianki były lekkie, zastosowany jest itong interior. Wysokość 40 cm, długość 60, szerokość 11,5. Na dole mamy standardowe ścianki 11,5 cm, wysokość bloczków 20 cm. Dlaczego itong? Itong dlatego, że ułatwia mi to pracę, przyspiesza. Inwestor ma, jeśli chodzi o ścianę jednowarstwową, sporo taniej, ma mniejsze nakłady finansowe. Po drugie, praca jest naprawdę czysta, ponieważ nie używamy żadnych zapraw murarskich, tylko klej biały. Ściany wyglądają bardzo ładnie, czysto i przede wszystkim jest budynek bardzo równy, gdzie z zewnątrz od razu nadaje się pod tynk, a od środka oczywiście delikatny tynk, no i na to szpakla, tak? Dziś układamy strop systemowy itong, stąd właśnie moja obecność. Jestem tutaj po to, aby nadzorować pracę firmy, która układa strop. Technologia układania tego stropu jest bardzo prosta. W ciągu 4 godzin, myślę, zakończymy pracę. Następnie dźwigiem, którym układamy płyty, postawimy palety z materiałem, który będzie szedł na wyższe piętro, tak aby potem firma nie musiała nosić. Na tym osiedlu, gdzie się w tej chwili znajdujemy, nasza firma wykonuje kilka inwestycji, kilka domków. Także można przyjechać sobie zobaczyć, jak my to robimy. Jeśli się podoba, zapraszam do współpracy.